Dzień dobry. Serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Marcin Pietras z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Podczas wykładu omówione zostaną powiązania pomiędzy klimatem a różnorodnością biologiczną świata grzybów, w tym także gatunków obcych naszej mykobiocie. Klimat jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozmieszczeniu organizmów. Dla poszczególnych gatunków możemy wyznaczyć niszę ekologiczną, którą charakteryzuje się swoimi progowymi, minimalnymi i maksymalnymi wartościami warunków obserwowanych w danym miejscu. Częścią niszy ekologicznej jest nisza klimatyczna, będąca wypadkową warunków klimatycznych występujących w obszarze występowania danej populacji. Na poziomie gatunków dla każdej niszy klimatycznej możemy wyznaczać jej minima i maksima, jak również optimum występowania gatunku. Optimum to określa miejsca, gdzie istnieją warunki jak najbardziej sprzyjające dla występowania danego gatunku. Najczęściej wykorzystywanym czynnikiem klimatycznym w badaniach ekologicznych jest średnia temperatura oraz suma opadów. Jednak obok tych dwóch zmiennych w badaniach należy uwzględnić szereg innych czynników klimatycznych, które w różnej mierze wpływają na występowanie organizmów. Wyróżnia się 19 głównych zmiennych klimatycznych, których rozkład został opracowany w skali świata. Bardzo często te nieoczywiste zmienne klimatyczne decydują o rozmieszczeniu organizmów żywych, w tym grzybów. Królestwo grzybów uznaje się za najbardziej zróżnicowaną grupę organizmów występującą na kuli ziemskiej. Obok owadów grzyby są również najbogatszą grupą pod względem bogactwa gatunkowego. Szacuje się, że na kuli ziemskiej występuje około 5 milionów gatunków grzybów, a gwałtowny rozwój mykologii sprawia, że liczba ta może być zdecydowanie wyższa. Niektórzy naukowcy coraz śmielej zaznaczają, że na kuli ziemskiej może występować nawet 15 milionów taksonów grzybów. Bez wątpienia grzyby są najmniej poznaną, a przy tym najbardziej tajemniczą grupą organizmów. Wśród wielkiego bogactwa grzybów dotychczas opisanych zostało zaledwie 100 tysięcy gatunków. Grzyby należą do najsłabiej zbadanych grup organizmów pod względem ich biogeografii. Głównym problemem w tym zakresie jest to, że grzyby są organizmami o występowaniu utajnionym. Ich identyfikacja możliwa jest za pomocą badań efemerycznie pojawiających się owocników. Dodatkowo większość grzybów może przetrwać ukryta w glebie jako grzybnia lub w postaci mykorys bez tworzenia owocników. Dlatego obserwacje występowania owocników muszą być rozciągnięte w stosunkowo długim czasie, minimalnie 3 lat. Takie badania prowadzone są dla okradka australijskiego. W oparciu o dane pochodzące z otwartych baz danych fungariów oraz obserwacji terenowych przygotowaliśmy mapy potencjalnego występowania okradka zarówno dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości. Nasze badania wykazały, że obszar występowania tego grzyba zmniejsza się od czasów ostatniego zlodowacenia. Dodatkowo antropogeniczne zmiany klimatu mogą przyspieszać proces utraty siedlisk przez okradka. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu największe ryzyko ustępowania okradka obserwuje się w Australii i Afryce Południowej. Ekspansja grzyba w Europie jest wynikiem podobieństwa warunków klimatycznych proferowanych przez grzyba w jego rodzimym zasięgu oraz Europie. To podobieństwo umożliwia szybką ekspansję grzyba na nowe obszary. Podobne badania prowadzono dla borowika szlachetnego, jednego z najpopularniejszych jadalnych grzybów, najczęściej zbieranych i konsumowanych gatunków w Europie. Wartość ekonomiczna handlu borowikami jest znaczna. Szacuje się, że rocznie konsumpcja tego gatunku grzyba w Europie sięga 100 tysięcy ton, a cena świeżych owocników wynosi do $55 za kilogram.
Dostępność borowików na rynku zależy od ich występowania w środowisku naturalnym. Nasze badania miały na celu rozszerzenie wiedzy na temat regionów, w których warunki klimatyczne predysponują do masowego występowania i tworzenia owocników. Nasze badania wykazały, że decydującym czynnikiem klimatycznym wpływającym na występowanie borowika szlachetnego jest suma opadów oraz opady najsuchszego miesiąca. Taki wynik nie jest zaskakujący. Intuicyjnie wiemy, że występowanie grzybów związane jest głównie z opadami, ponieważ grzyby preferują wilgotne warunki. Obok czynników klimatycznych ważne dla pojawiania się owocników grzybów są warunki glebowe, w szczególności zawartość składników mineralnych w glebie. Badania przeprowadzone dla europejskiego grzyba mleczaja wełnianki w Australii i Nowej Zelandii dowodzą, że najbardziej istotne spośród czynników edaficznych są zawartość węgla w glebie, pH oraz typ gleby. Przeprowadzone analizy wykazały również, że czynnik ludzki jest bardzo istotny i powinien być rozpatrywany w kontekście dalszego rozprzestrzeniania się mleczaja wełnianki. Przykład mleczaja wełnianki występującego w Australii i Nowej Zelandii jest raczej rzadkim przypadkiem kointrodukcji, a więc jednoczesnego przeniesienia dwóch związanych ze sobą organizmów. Znacznie częściej to zjawisko obserwowane jest dla drzew iglastych i związanych z nimi grzybów z rodzaju maślak i piestrówka. Dowiedziono, że w skali całego świata występowanie grzybów suloidalnych, zaliczanych do rodzaju maślak i piestrówka, jest głównym czynnikiem wpływającym na inwazyjność wielu gatunków drzew iglastych. Udowodniono też, że nawet jeden gatunek symbiotycznego grzyba może decydować o inwazyjności drzew iglastych, a występowanie najbardziej ekspansywnych gatunków drzew jest zależne od tworzonych przez nie interakcji z grzybami mikoryzowymi. Przykładów na równoczesne przenoszenie drzew i związanych z nimi grzybów symbiotycznych jest wiele, choć trzeba przyznać, że większość z nich obserwowana jest na półkuli południowej. W Europie zawleczone gatunki grzybów występują głównie jako specyficzne symbionty północnoamerykańskich gatunków drzew, głównie daglezji zielonej i sosny wejmutki. Oba te drzewa zostały sprowadzone do Europy jako jedne z pierwszych. Do dziś zachowały się fragmenty ponad 200-letnich nasadzeń sosny, wejmutki i daglezji zielonej w europejskich lasach, także w Polsce. W związku z tym, że daglezja i sosna wejmutka zostały pierwotnie sprowadzone do Europy w formie nasion, do niedawna nie znajdowaliśmy związanych z nimi grzybów. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich latach, w których to zaczęliśmy obserwować coraz częściej pojawiające się gatunki grzybów związanych z obcymi gatunkami drzew iglastych. Maślak daglezjowy jest jednym z wielu symbiontów związanych z daglezją zieloną. W ostatnich latach grzyb ten coraz częściej pojawia się pod daglezjami w przydomowych ogródkach, głównie w środkowej i zachodniej Polsce. Przypuszcza się, że maślak daglezjowy dotarł do Polski w wyniku sprowadzenia sadzonych daglezji ze szkółek zachodniej Europy. Tak więc znowu czynnik ludzki był kluczowy dla rozprzestrzenienia się grzyba w Europie. Jeśli przyjrzymy się szerzej występowaniu maślaka daglezjowego na świecie, możemy dostrzec, że grzyb ten występuje w wielu miejscach na naszej planecie. Znajdowany jest również w Ameryce Południowej, na Nowej Zelandii, gdzie wpływa na inwazyjność daglezji. Wspomniałem wcześniej, że najczęściej obce gatunki grzybów znajdowane są w wielu miejscach na półkuli południowej. Miejsce takie nazywamy centrami introdukcji, czyli hotspotami występowania obcych gatunków zarówno drzew, jak i grzybów. W samej Nowej Zelandii spotykanych jest blisko 40 gatunków północnoamerykańskich i europejskich grzybów z rodzaju maślak oraz piestrówka. Jednym z nich jest jedna z piestrówek występujących naturalnie w Ameryce Północnej, grzyb nieposiadający polskiej nazwy Rhizopogon pseudoroseolus. W naturalnym zasięgu grzyb ten nawiązuje symbiozę z wieloma gatunkami sosen. Do Nowej Zelandii został zawleczony wraz z jednym z najbardziej inwazyjnych drzew na tym obszarze, sosną kalifornijską. Udowodniono, że za rozprzestrzenianie się tego grzyba w największym stopniu odpowiadają gryzonie, które również są gatunkami obcymi w Nowej Zelandii. Dość nietypowym przykładem na samodzielną introdukcję jest występowanie najpopularniejszego grzyba obcego pochodzenia,
który występuje w Polsce. Mowa o złotoborowiku wysmukłym, znanym potocznie jako borowik wrzosowy lub borowik amerykański. W ostatnich latach ten pochodzący z Ameryki Północnej grzyb szturmem wdziera się do naszych lasów. W swojej ojczyźnie występuje z wieloma gatunkami sosen. W Europie zaprzyjaźnił się z rodzimymi sosnami, sosną zwyczajną i kosodrzewiną. Nie bez kozery wspomniałem, że jest to najpopularniejszy grzyb sprowadzony do Polski. Późnym latem i jesienią, głównie na Pomorzu, tworzy miliony owocników, przez co przyciąga amatorów grzybobrania skuszonych łatwością zbioru i dostępnością grzybów. Niestety w jednej z naszych prac udowodniliśmy, że dalsza ekspansja złotoborowika w Europie jest nieunikniona. Może występować wszędzie tam, gdzie znajdziemy sosny, z którymi może tworzyć mikoryzy. Obecnie prowadzone są badania mające odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na występowanie złotoborowika na nasze rodzime ekosystemy, w szczególności czy grzyb ten może negatywnie wpływać na rodzimą mykobiotę. Wszystko wskazuje na to, że za dalsze rozprzestrzenianie się grzyba odpowiada człowiek. Grzyby należą do najmniej zbadanych organizmów na kuli ziemskiej. Dotyczy to również biogeografii grzybów. Pomimo, że zasięgi geograficzne wielu gatunków są dobrze znane, wiele innych, w tym endemicznych, znanych jest tylko w skali świata z pojedynczych stanowisk. Dlatego warto przyglądać się grzybom, nie tylko tym znanym nam kulinarnie, ale także innym, mniej oczywistym. Każda próba oznaczenia i zgłoszenia do otwartych baz danych przybliża nas do lepszego poznania tajemnic świata grzybów, co w czasie ogromnych zmian, przed którymi stoimy, może być kluczowe dla ochrony i zachowania mykobioty.